Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. To już szósta część, czyli szósty film na kanale, gdzie pokazuję wyniki wysokości bieżnika podczas normalnej eksploatacji samochodem Opel Astra G2, opon zimowych Dębica Frigo 2, jakie mam non-stop zamontowane w samochodzie. Lato, zima, non-stop. Tak jak widzicie, opony prezentują się bardzo dobrze. Nie ma żadnych spękań, nie ma żadnych problemów, ciśnienie. Raz w miesiącu, raz na dwa miesiące weryfikuję na stacji paliw. I oczywiście dopompowuję, gdy jest taka potrzeba, automat, kompresor, jaki na stacji się znajduje. No dobra, dzisiaj mamy 21 maja 2020 roku. I dzisiejszy stan licznika to jest 279 812 km. Ostatni film to była część piąta i tam było 265 082 km przejechane. I to było 30 marca 2019, czyli ponad rok temu, czyli w sumie dodatkowe 15 tysięcy km wykonane. I zobaczymy, jaka jest różnica po 15 tysiącach km od ostatniego filmu, czyli części piątej. Więc tutaj mamy wyniki z ostatniego filmu. Przednie tutaj opony, jak widzieliście, mamy tutaj ponad 7 mm wysokości bieżnika, a tylne troszeczkę mniej. 6,64 i 6,54. I teraz za pomocą tego samego miernika po prostu zweryfikujemy, jak to dzisiaj wygląda po 15 tysiącach km i po ponad roku czasu. Zatem zaczniemy od opony lewej przedniej. Włączymy sobie urządzonko, proszę bardzo. Wyzerujmy się najpierw na równej w miarę powierzchni. O, tu zobaczcie, jest równiutko. Wyzerujmy się i teraz możemy wykonać pomiar. Ja weryfikuję tutaj na środku, więc wybierzmy sobie dowolne miejsce. Nie wiem, może tutaj. O, i dociśnijmy. I poruszajmy trochę, tak żeby pomiar był nawet gorszy. Ok, ile nam wyszło? 6,5 mm. A było 7,05, więc pół mm nam zeszło przy 15 tysiącach km. I ponad roku czasu. Tak więc bardzo dobrze. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego przez ponad rok nie robiłem w międzyczasie pomiaru, to dlatego, że czekałem na śnieg, a śniegu niemal nie było w ogóle, więc nie było okazji. No tak wyszło. Dobra, z drugiej strony zrobimy teraz pomiar. Tu mieliśmy 6,50, czyli 6,5 mm, a teraz z drugiej strony. Wyzerujmy się. Aha, najpierw trzeba oczywiście do płaskiej powierzchni. Wyzerujmy się. Wysuńmy trochę. I jakie miejsce? Na przykład może tu. Proszę bardzo. Wkładamy, dociskamy, trochę poruszajmy. 6,36. 6,36. Tutaj jest większe zużycie. Ale dla sprawdzenia jeszcze raz sprawdźmy. Tak, żeby wyeliminować ewentualnie błędy. Dociskamy i trochę zawsze ruszam, żeby ten pomiar był gorszy. 6,44. Zróbmy jeszcze raz. Na przykład tu. Dociskamy i trochę poruszajmy. Ile? 6,38. Uznajmy ten wynik jako ten trochę gorszy, że tyle mamy. Czyli prawa opona troszeczkę bardziej się nam tutaj zużywa. Ale nie dziwi mnie to, bo zwykle prawym kołem wjeżdżam w jakieś studzienki kanalizacyjne, jakieś dziurska, bo tego jest po prostu więcej z prawej strony i chyba tam się troszeczkę bardziej zużywają zawsze opony. Ale okej, idziemy do tyłu. Czyli tu uznajemy 6,38, a było 7. Autofokus włączę jeszcze chwilę. O, a było 7,01. Nawet te wyniki pokazywały, że prawe opony troszeczkę bardziej się zużywały. Czyli taka już jest zależność. Dobra, musimy się wyzerować. I robimy kolejny pomiar. O, może tutaj w tym miejscu. Ok, ile mamy? 6,20. A ile mieliśmy? 6,54. Prawe tylne. A jest 6,20. Czyli tylne niewiele się nam tutaj zużyło.
po ponad roku czasu i 15 tysiącach kilometrów od ostatniego pomiaru. No to elegancko, idziemy dalej. Dobra. I co, mamy teraz lewe tylne koło. Musimy się wyzerować. Okej, jest, wysuńmy trochę. I sam środeczek, tak samo. O, tutaj. Myślę, będzie dobrze. Proszę bardzo. No, wskakuj. I dociskamy. Dobra, ile mamy? 6,56. 6,56, a było 6,64. Aż nie chce się wierzyć, że aż tak mało zeszło. No, ale jest to możliwe. Zróbmy jeszcze jeden test. Wydłużmy znowu końcówkę i sprawdźmy trochę w innym miejscu, delikatnie, chociaż to większego znaczenia ma, ale sprawdźmy, dociskamy. Ile nam tu pokazuje? 6,44. No to już lepiej, ja bym wolał, żeby było jak najmniej oczywiście, ale postaram się wykonać jeszcze trzeci test. Tak samo, jeszcze bardziej dokładnie. Czyli dociskamy, proszę bardzo. I jeszcze dociskam z całej siły. 6,39. Uznajmy tą wartość najgorszą jako tą, która autofokus, sorry, jako tą, która będzie przypisana do tego koła, czyli 6,39, a ostatnio mieliśmy 6,64. Tak więc jak widzicie, opony zimowe podczas normalnej eksploatacji, normalnym samochodem, akurat moja Astra 2 to jest starszy samochód, ale normalny, nie wyścigowy. Wszystko jest w najlepszym porządku, a zużycie bieżnika jest naprawdę bardzo małe. Jeżeli chodzi o moje odczucia już kilkuletnie powtarzam, a nikt mi nie płaci tutaj za jakąś reklamę, sponsoring, nikt nie ma żadnego wpływu, żadnego na te moje pomiary, które robię. Mówię wam tylko tak, jak jest, na serio. Jeżdżę całkowicie normalnie, zgodnie ze znakami. Czasem się zdarzy, że przekroczę prędkość. No to się przecież zawsze może gdzieś tam zdarzyć, jakieś wyprzedzanie czy coś. Ale jeżdżę całkowicie normalnie, bezpiecznie i żadnych problemów nie ma. Deszcz, słońce, zima, śnieg, cokolwiek, normalnie się jeździ. Nie ma tutaj żadnych różnic. Nie zauważam żadnych niebezpiecznych sytuacji, bo jak pewnie się domyślacie, już dawno bym opony wymienił i powiedział wam, że warto jeździć na letnich. Oczywiście nie będę wam mówił, żebyście jeździli cały czas na zimowych, tylko wam prezentuję wyniki tych pomiarów i mówię wam, jak ja uważam. No uważam, że jest naprawdę bardzo w porządku na zimowych oponach. Wcale bym się nie zdziwił, jakbym kupił nowy samochód, miałbym tam powiedzmy zimowe opony, to bym na nich non-stop jeździł. Oczywiście są jeszcze całoroczne, czyli wielosezonowe, ale dla mnie to jest mega komfort, gdy wiem, że wszystko jest ok, bo jeżdżę cały czas, non-stop, góry, morze, za granicę, cokolwiek, nigdy żadnego problemu, spękań na oponie żadnych nie ma, wszystko jest w najlepszym porządku, zresztą sami możecie sobie zobaczyć. Gdy zjeżdżam z utwardzonej drogi, gdzieś delikatnie jakiś piach czy coś, zero problemu, wszystko idzie jak trzeba. A druga sprawa, mam komfort taki, że nie muszę jeździć, wymieniać opon, nie muszę ich gdzieś utrzymywać, czy płacić za przetrzymywanie. To też jest dla mnie duży komfort. No nic, tak to się prezentuje, jak widzicie, już szósta część. Nie wiem, czy będę nagrywał jeszcze siódmą część, bo nie wiem, czy samochodu nie zmienię. Ale myślę, że to już jest naprawdę ta szósta część. W dniu dzisiejszym pokazuje, że zużycie bieżnika opony przez już kilka lat, bo kupiłem opony w 2015 roku pod koniec. Sezon zimowy, potem założyłem letnie na sezon letni, potem założyłem znowu zimowe i potem założyłem znowu na sezon letni, ale szybko zmieniłem z powrotem, dlatego też zacząłem test, gdy było 245 750, gdy jechałem do Chorwacji, ale wcześniej te dwa sezony zimowe to spokojnie 5000 tutaj dodałem, dlatego też na chwilę obecną można uznać, że mamy już przejechane 34 tysiące plus te 5 tysięcy, czyli już 40 tysięcy kilometrów. Dobrze mówię? 200, chwila, sekundkę. 240, 250, 260, 270, to mamy 35 tysięcy plus 34 i te jeszcze 5, no to prawie 40 tysięcy kilometrów przejechałem na tych oponach. Na tych oponach tutaj Dębica Frigo, kupione w serwisie normalnie, nówki sztuki. I zobaczcie, mamy takie zużycia. 7
tu 6,60, a dzisiejsze pomiary to są wszystkie ponad 6 mm. Tak więc elegancko, bardzo elegancko. Dziękuję Wam za uwagę, oczywiście możecie uznać mnie za idiotę, za szaleńca, dlaczego tak jeżdżę, że to jest niebezpieczne, że auto się będzie ślizgać, że będzie się zużywać bieżnik szybciej, oczywiście z tym zbieżnikiem, że się zużywa, to jest bzdura, jak widzicie, jeżdżę cały czas, jest bezpiecznie, żadnych wypadków, nie zaliczyłem żadnej sytuacji, że gdzieś na zakrętach, nie wiem, auto ślizga się w deszczu, na śniegu, cokolwiek, dla mnie wszystko w najlepszym porządku. Oczywiście przy założeniu, że jeżdżę normalnie, bo nie mam sportowego auta i też nie mogę się tutaj wypowiadać. Mówię tylko o swojej Astrze dwójce. No i to w sumie tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Szósta część za nami. Nie wiem, czy siódma będzie, ale już to wszystko po prostu na całe życie mi zostanie, że naprawdę opony Dębica Frigo dwójki się tutaj bardzo dobrze sprawują. Trzymajcie się, pozdrawiam, czekam na Wasze komentarze. Co myślicie na temat mojego testu, który już kilka lat prowadzę i nikt nie ma żadnego wpływu, nikt mi nie płaci, nie sponsoruje, tak więc to jest bardzo ważna informacja, bo niektórzy mogą pomyśleć, że nie wiem, Dębica mi opony wysłała i ja je tutaj chwalę i coś takiego, a czegoś takiego oczywiście nie ma. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć, a to moja Asterka 9.8 rocznik, mamy 2020, więc 22 lata, a auto świetnie się przepraszam, świetnie się sprawuje, cały czas jeździ. Jestem z niego bardzo zadowolony, z tego auta. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!